Twoje dzieciństwo na pewno było piękne, ale po tym filmie może już takie piękne nie być. Cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym przygotowałem dla was kilka kolejnych warstw niepokojących rzeczy z internetu, które jeżeli dobrze byś się temu przypatrzył, mogą zniszczyć twoje dzieciństwo. Tak jest, nie od dziś wiadomo, że internet jest wręcz wypełniony bardzo niepokojącymi treściami, które w dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować. Tak więc moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, zostawkę jeszcze suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, dobijamy 300 tysięcy widzów, miejmy nadzieję, że nam się to uda jak najszybciej. Zapraszam cię również do mojego Instagrama, także TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem moi drodzy, bardzo proszę, wysuńcie się wygodnie, albowiem przed wami pewne rzeczy z internetu, które mogą zniszczyć ci dzieciństwo. Zacznijmy od czegoś na pierwszy rzut oka niewinnego, aczkolwiek... Czy ja wiem? Mianowicie każdego roku, każdego miesiąca i znając życie każdego dnia, YouTube jest w jakimś stopniu zalewany materiałami, które w jakiś sposób mają być niepokojące bądź budzić niepokój u człowieka. Straszne nagrania z kamerek samochodowych. Straszne nagrania z monitoringu. Z kamer w drzwiach. Z dronów. Niepokojące reklamy telewizyjne. Te wszystkie ustawki z postaciami z creepypast, których nie pokażę, bo nie chcę strajka dostać. To jest naprawdę dziwna część internetu i myślę, że na ten pierwszy ogień, na pierwszą warstwę pójdą właśnie te wszystkie niepokojące nagrania, a jednocześnie wszelkie topki, listy i tak dalej niepokojących nagrań z internetu. Takowy content typu top 5 Slendermanów uchwyconych na kamerze, tak jest, kiedyś też to robiłem. Był do pewnego czasu naprawdę bardzo popularny na YouTube, całkiem fajnie się pozycjonował, można było na tym zrobić duże wyświetlenia niskim kosztem, aczkolwiek z czasem takowy content całkiem mocno podupadł. A obecnie kanały, które cały czas zajmują się dokładnie tym, co robiły w 2017 roku chociażby, czyli kiedy jeszcze ten content robił faktycznie wyświetlenia, obecnie niekiedy nie przebijają nawet 10 tysięcy wyświetleń na filmach, kiedy jeszcze te kilka lat temu filmy tego typu generowały nawet miliony wyświetleń. Setki, dziesiątki tysięcy co najmniej. Jednakże do czego zmierzam? Od pewnego czasu te niepokojące treści w internecie są na wyciągnięcie ręki. Swego czasu było to nawet jeszcze prostsze, kiedy to właśnie w internecie pojawiały się topki niepokojących nagrań, które czasem były mniej lub bardziej szokujące. Z biegiem lat takowy content trochę wyparował, ponieważ zasady YouTube'a w jego kontekście dość mocno się zmieniły, a co więcej, na niektórych kanałach poleciały fale strajków od twórców owych nagrań, którzy nie wyrażali zgody na publikowanie swoich filmów w takowych topkach. Treści co niektórych filmów często były na maksa odjechane, a jeżeli co młodsza osoba obejrzałaby chociaż co niektóre z nich, mogłaby poczuć się trochę przerażona. Sam bardzo dobrze pamiętam, jak byłem sporo młodszy i jakoś w 2016-17 roku oglądałem tego typu rzeczy i nawet niekiedy miałem takie epizody, że faktycznie uwierzyłem w co niektóre ustawione rzeczy, które działy się na co niektórych filmach, chociażby jakieś nagrania duchów, postaci z horrorów, creepypast na kamerze i tak dalej. Prawdę mówiąc, było to dosyć ciężkie i myślę, że dzieciństwo może coś takiego nawet zmasakrować, ale jeszcze bardziej może zmasakrować to, co znajduje się na kolejnej warstwie. Wiecie jak to jest, kiedy ja, Mondar, nagrywa cokolwiek związanego z niszczeniem dzieciństwa przez internet, to w takim materiale nie może zabraknąć chociaż jednego zagadnienia związanego z bajkami dla dzieci, kreskówkami i tak dalej. Wiecie co lubię najbardziej. No nie do końca. W każdym razie w internecie pełno jest jakichś przetworów starych dobrych bajek dla dzieci bądź kreskówek na coś niepokojącego. Różnych tworów, które biorą jakąś bajkę dla dzieci i dodają do niej kilka elementów, które sprawiają, że całość zmienia się w jakiś straszny horror. To co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o czymś takim, to oczywiście Garfield. W maju 2019 roku na kanale Lumpy Touch, swoją drogą polecam, jeżeli ktoś chce obejrzeć coś strasznego, pojawia się materiał pod tytułem Garfield Gameboy Complete. Cały materiał ma stylistykę, do jakiej Lumpy Touch zdążył nas już przyzwyczaić, ponieważ całość przybiera postać pikselowej gry RPG, która to zaczyna się w domku Johna. Jak się okazuje, wcale nie jest tak sielankowo, jak mogłoby się wydawać, ponieważ Odie został zjedzony przez nie wiadomo co, a tym nie wiadomo czym jest Garfield, który
jest tutaj gigantycznym potworem. Zasadniczo wszystko wzięło się od tego, że Garfield ma w sobie pewnego pasożyta, który zamienił go w tego gigantycznego stwora i jednocześnie sprawił, że ten jest strasznie agresywny i... no wiadomo, sami widzicie, o co chodzi. Przed którym obecnie John się chowa. W trakcie kolejnych minut trwania filmu widzimy coraz to kolejne niepokojące wersje Garfielda, następnie nawet walkę Garfielda z Johnem, który dzierży jakąś dubeltówkę. Ostatecznie wskutek kolejnych wydarzeń John wysadza dom w celu pozbycia się Garfielda, aczkolwiek jak się okazuje, to się nie udało. W ostatnich minutach trwania filmu widzimy Garfielda z Johnem. Garfield mówi, że świat się skończy, a na sam koniec po napisach końcowych na miasto spada bomba atomowa. A następnie, stop, bo trochę za dużo tego. Po pojawieniu się tego jednego filmu wokół Garfielda powstała trochę większa społeczność. Aczkolwiek to wcale nie był jakiś nowy trop od Lampitacza, ponieważ Garfield istniał już jakiś czas wcześniej. Bo już pod koniec 2018 roku na jego kanale pojawił się materiał Garfield, który przedstawia zasadniczo to samo w pewnym sensie do pewnego momentu. Mianowicie tutaj mamy animację, w której Odie chodzi po domu, a tuż za nim po podłodze ślizga się jakaś straszna, obrzydliwa kreatura, którą jest nikt inny jak Garfield w swojej mroczniejszej, Garfieldowej wersji. Jak widzicie, internet jest na tyle dziwnym miejscem, że nawet tak, może nie niewinną, ale z pozoru niemożliwą do przerobienia na coś niepokojącego postać jak Garfield, jest w stanie zmienić w potwora niczym z Aliena. Jeżeli tak jak ja oglądaliście w dzieciństwie Garfielda czy coś, to z pewnością Garfield może wam całkiem mocno to dzieciństwo zmasakrować. Kolejna warstwa niszcząca nasze piękne dzieciństwo to niepokojące kanały na YouTube. I tak jest, jest tego od groma, od popularnych w ostatnim czasie horrorów analogowych, aż po nieco starsze i trochę bardziej tradycyjne, standardowe ARG. Ciężko jest liczyć tego typu kanały, które pojawiły się na YouTubie globalnie, aczkolwiek w Polsce jest to już trochę łatwiejsze zadanie. Spośród wszystkich ARG w postaci niepokojących kanałów na YouTube, w Polsce zasadniczo głównie wyróżnia się Krainę Grzybów. Aczkolwiek to jest temat, o którym każdy słyszał, a mnie jakoś mega nigdy to nie porywało, więc odbijmy w trochę innym kierunku w kontekście polskojęzycznych niepokojących kanałów na YouTube. Myślę, że najdziwniejszym i najbardziej niepokojącym projektem ze wszystkich, które pojawiły się na polskich tubach, jest Myszka Miki TV, nie, Myszka TV. Obecnie nie mamy czasu, aby jakoś mega wgryzać się w lore tego kanału, aczkolwiek teraz w nieco skróconej wersji zaprezentuję wam, o co właściwie z tym kanałem chodzi. Strona główna prezentuje się w ten sposób. Już samo zdjęcie w tle, także... zdjęcie profilowe są dość sugestywne. Generalnie większość filmów, które pojawiły się na tym kanale, to coś, co miało wpasowywać się w family-friendly content, no przynajmniej miało. Mamy tutaj gościa przebranego w kostium Myszki Miki, który przynajmniej na co niektórych filmach robił coś, co dzieciaki mogłyby oglądać, jak liczenie do 10 po angielsku, nauka kolorów, śpiewanie piosenek dla dzieci. Ale z drugiej strony na co niektórych filmach wpakowywał wyzywanie się z dziadkiem za pośrednictwem ostrych wulgaryzmów, spożywanie alkoholu i wiele innych rzeczy nieodpowiednich dla takich przedszkolaków, którzy mogli być targetem takowego kanału. W 2018 roku wokół kanału pojawiły się pewne kontrowersje, pod wpływem których prowadzący trochę zmienił swoje podejście. Bowiem materiały pochodzące z Myszka TV bardzo często pozycjonowały się tuż obok innych materiałów skierowanych bezpośrednio do najmłodszych, w wyniku czego właśnie ci najmłodsi oglądali często na maksa nieodpowiednie dla nich rzeczy. Najlepszym przykładem skutków owych kontrowersji jest chociażby zmiana opisów pod filmami. Kiedyś prezentował się on tak. Witaj na kanale Myszka Miki TV. Uśmieszek. Szukasz czegoś nowego w sieci dla swoich pociech, bądź lubisz Myszkę Miki? Trafi nowy kanał Myszka Miki TV, który zaciekawi twoje dziecko zabawami, grami, występami muzycznymi oraz różnego rodzaju pozbawionymi przemocy i wulgaryzmów formami rozrywki. Aczkolwiek obecnie całość ma się trochę inaczej. Myszka Miki TV to kanał dla ludzi o specyficznym humorze i dużym dystansie do siebie. Na tym kanale z pewnością nie zaznasz błyskotliwych anegdot na temat otaczającego cię świata, chyba że Myszka coś znajdzie i zacznie pełkotać coś po pijaku. Ale za to obejrzysz śmieszne filmiki z udziałem kolorowego szczura i jego zabawnych przyjaciół. Program humorystyczny dla starszych widzów, który bawi swoją prostotą i niewymagającym humorem. Cel Myszki to tworzenie zabawnych filmów, pijackich dank streamów oraz poprawienie humoru widzów swoją zawsze uśmiechniętą mordką.
Co więcej, większość materiałów na kanale od tamtego czasu została oznaczona jako 18+, a co więcej, na filmach oznaczonych 18+, pojawiło się ograniczenie wiekowe. Na prośbę twórcy kanału. Szczerze, sprawa z tym kanałem była naprawdę mega dziwna, a jeżeli chodzi już o niszczenie dzieciństwa, to wyobraźcie sobie, że jesteście trochę młodsi i na YouTubie widzicie jeden z tych bardziej ekstremalnych filmów z tego kanału. To musiało być ciężkie. Na kolejnej warstwie umieściłem co niektóre fanowskie animacje z uniwersum FNAF-a. No, może spoza tego głównego uniwersum, ale jednak z FNAF-a. Po gigantycznym boomie na Five Nights at Freddy's, który trwał mniej więcej od ostatnich miesięcy 2014 roku do końca 2016 roku, z ewentualnymi skokami w przyszłości, wokół Five Nights at Freddy's narosła naprawdę gigantyczna społeczność. I jak sam kiedyś o tym mówiłem, w tej społeczności znajduje się pewna oddzielna część, tworząca autorski, trochę nawet artystyczny content w postaci chociażby tak zwanych zaginionych taśm VHS, które prezentują pewne sytuacje z pewnymi animatronami, przeważnie z tych starszych pizzerii. Szczególnie w ostatnich latach YouTube został dosłownie zasypany taśmami tego pokroju, które w naprawdę dużej części zmieniają wydźwięk co niektórych wydarzeń z tego uniwersum, a co niektórym animatronom nadają jeszcze mroczniejszy charakter. To co w tym momencie przychodzi mi na myśl, to chociażby Hell MP4 z kanału Cardinal Records. Film jest naprawdę bardzo mroczny, a zaczyna się pokazaniem dwójki Spring animatronów. Mamy tutaj Spring Boniego i Spring Freddy'ego, a po chwili ci walą tak jakby jumpscare'a. W międzyczasie dzieje się jeszcze kilka innych niepokojących rzeczy, włącznie z pokazaniem cierpień Aftona w Spring Trapie na sam koniec filmu. To co w kasetach VHS jest naprawdę mega spoko, to to, że pokazują pewne wydarzenia z FNAF-a, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, nie wiedzieliśmy zupełnie jak wyglądają, a dają nam ich wizualizację w bardzo koszmarny sposób niekiedy. I oczywiście ci co bardziej napięci fani FNAF-a stwierdzą, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym FNAF-em i w ogóle co to jest. Aczkolwiek większość tych rzeczy jest naprawdę świetna. Kolejny przykład to Mangle. No macie pełną nazwę na ekranie, nie chcę się tego czytać. Akcja przenosi nas do pizzerii Freddy'ego Fazbera z 1987 roku, a dokładnie do wydarzeń z 6 listopada. I pokazuje nam m.in. interakcje pracowników pizzerii z Mangle, a także to, jak później nagle wstaje i co się dzieje później. I tak jest, to w 100% prawda, że te nagrania absolutnie nie są kanoniczne, aczkolwiek ciekawym jest, kiedy chociażby przysiądziecie sobie, żeby ograć jakąś grę z FNAF-a, albo chociażby obejrzeć ją u kogoś, i między nocami, albo między odcinkami oglądacie sobie kilka taśm VHS właśnie poświęconych danej grze. Chociażby grasz we FNAF-a 2 i oglądasz kilka taśm VHS FNAF-a 2. To jest spoko, ale trochę odbijem od tematu. Bierzemy na wizję do tego, że taśm VHS FNAF-a to niekiedy naprawdę bardzo niepokojąca rzecz, która to wynosi grozę znaną z gier na jeszcze wyższy poziom. Więc myślę, że jako kolejna warstwa w tym wszystkim, jak internet niszczy ci dzieciństwo, jest naprawdę w porządku. No i moi drodzy, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że te 4 warstwy, które wam dzisiaj przedstawiłem, jakoś wam się tam spodobały. Jeśli tak, to zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wpadaj na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. My tymczasem słyszymy się w kolejnym materiałach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia już wkrótce, miłego ziomka wam wszystkim, cześć!